Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy właśnie pokaz artystycznej stylizacji brwi henno-pudrowej. Pokażę, na czym ten zabieg polega, jak go wykonujemy. Także Was zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy. Mamy modelkę przygotowaną i fajnie polecam Wam użyć sobie opaski czy tam czepkę, żeby sobie zabezpieczyć włosy. Żebyśmy miały fajnie odsłonięte drewki, no i ściemniaczek, żeby nam się oczywiście tutaj nie pobudziło. Zanim przystąpimy do rysunku technicznego brwi, musimy sobie przygotować pole zabiegowe, no to tutaj tym naszym polem będą drewki, więc zrobimy sobie ten makijaż. Będziemy do tego używały płatków kosmetycznych. Mydełko. I na początku, jak mamy więcej podkładu, albo mamy klientki, które mają zarysowane cieniem, czy tam kredką brewki, no to musimy sobie to wcześniej fajnie domyć, więc początkowo możemy użyć produktu, jaki tam będziecie miały do demakijażu. A za chwileczkę będziemy już używały produktów profesjonalnych, przeznaczonych stricte do tego zabiegu. Mamy. Możemy troszkę nie same brwi, ale też okolice dookoła, w końcu tak, żeby się widziało. Jak będziecie miały tak jakieś pytania, to też się pytajcie. I mamy te. Mamy szampon. On jest już produktem profesjonalnym, przeznaczonym do demakijażu skóry i oczywiście włosa. On jest w formie pianki, jest bardzo wydajny. Wystarczy troszeczkę wstrząsnąć przed użyciem. Nakładamy sobie troszkę produktu na wacik. I nakładamy bezpośrednio na jedną, drugą. Możemy chwilkę zostawić sobie szampon na brwiach. No i zmywamy. Tutaj brewka musi być bardzo dobrze domyta, zarówno włos, jak i skóra, która jest tutaj między brwiami, bo henna łapie nam też skórę, więc musimy mieć dobrze oczyszczone pola zabiegowe. Więc takim szamponem fajnie sobie to wszystko domyjemy. Oczywiście możemy do tego też użyć pędzelków wachlarzowych, ale myślę, że wacik jest wygodniejszy w wypadku, bo pędzelki muszą być sztywne. Jak najbardziej do tego się nada. Kolejna sprawa to cleaner. Tak jak firma podaje, Clean Lotion, w różnych firmach te zmiany nazwy troszeczkę tam są zmienione, ale to jest ten sam produkt. On będzie nam służył w tym momencie do przemycia brwi i skóry, jako taki cleaner, jako taki primer, czyli odtłuszczacz, tak, żeby nam fajnie złapała henna zarówno włos, jak i skórę. Też bardzo fajnie wydaje produkt, więc spokojnie na jeden bacik możemy sobie nałożyć i przemyć. Jeszcze gdzieś tam Wam zostanie reszta makijażu, tutaj jeszcze dolewa. Możemy sobie przejechać. No i mamy przygotowane taki do zabiegu. Zanim przystąpimy do nałożenia henny pudrowej, musimy sobie wykonać rysunek techniczny
brwi. Do tego będziemy używały nitki, suwmiarki i kredeczki. Taką nitkę, dobrze jest zabarwiona. Trochę wróci. Więc możecie sobie teraz stanąć tutaj za mną, żebyście widziały rysunek. Dobra, chodźcie. No. Ustawiamy sobie główkę prosto waszej klientki i zaczynamy od pierwszej linii. Ona będzie nam dzieliła buzię na pół. Tak? Ustawiamy buźkę prosto. Kolejny etap to wyznaczenie początków naszej brwi, tak? Zawsze przyglądnijcie się, jak te brewki wyglądają. Zawsze jest tak, co mamy dwa, to delikatnie będzie się nam różniło i zawsze każda z nas będzie miała asymetrię między brwiami. Troszeczkę większą, czasami mniejszą. Tutaj u Pani, jak nie wiem, czy już zwróciłyście uwagę, jest minimalna, jeśli chodzi o początki i o wysokość. Nie rzuca się strasznie w oczy, ale jak już się przyglądamy i zastanawiamy nad tym, no to zaczynamy takie rzeczy zauważyć. Zawsze sobie zobaczcie, jak wyglądają początki brwi u swojej klientki, bo czasami jest tak, że mamy jedną brewkę bliżej, drugą trochę dalej, więc zobaczcie sobie zawsze, jak wasza klientka ma usadzone oko, czy ono jest blisko, czy jest rozstawione troszeczkę daleko, czy tutaj tak jak pani ma, jest troszeczkę ta powieka opadająca, nie? Dobra. No to rysujemy początki brwi. Tak. Ja sobie poprawię mocniej tylko tą linię, żeby było widać. Żeby sprawdzić, czy równo mamy, tak, to bierzemy sobie suwmiarkę i mierzymy nią odległości. Jest w porządku, tak? Możemy jechać dalej. Kolejny etap to będzie wyznaczenie sobie wysokości brwi, czyli tam, gdzie ten będzie nasz najwyższy punkt. Czyli znowu popatrzka sobie równo. Nam czasem się wydaje, że mamy prosto, albo mamy delikatnie. Ucieka. Mamy sobie pierwszą linię. Ona będzie taką naszą linią pomocniczą. I kolejna, która już będzie dawała nam wysokość tej brwek. I mamy, tak? Kolejna sprawa to początki naszych brwi, czyli tam, gdzie będą się, gdzie będzie ich najniższy punkt, czyli tutaj i ten wyższy. Uśmiechamy się na chwileczkę, żeby się inaczej brewki tu wykładają. Możemy sobie mocniej zaznaczyć. I mamy początki. Kolejna sprawa. To jest tak, nasze brewki dzielą się na 2/3 i 1/3 brwi. Tak? Ten początek jest zawsze dłuższy niż jego koniec. I teraz tak, jak to będziemy sobie wyznaczać? Znowu sobie główkę prosto. Teraz Pani patrzy się tutaj. Od uchu widyna przez tutaj nosek i koniec pani kluczówki, bo pani brewka też tak się układa. Gdybyśmy zrobiły tutaj, no to byłoby przydzielenie brewki na pół, tak? Więc troszeczkę dalej. No i zakończenie, czyli tam, gdzie brewka będzie się nam kończyła. I mamy. Teraz to wszystko musimy sobie przenieść na drugą stronę, tak? Staramy się nie pracować brewką tutaj mimiką. I znowu patrzymy tutaj.
Zanim postawię kolejną linię, zmierzę, czy wszystko jest równo. Więc możemy sobie kłaść kolejną linię, tak? Znowu sobie mierzymy, czy mamy równo. Jest. Teraz będziemy sobie wszystkie punkty łączyć ze sobą, żeby nam wyszedł kontur naszej brewki. Łączymy ze sobą punkt A z punktem B i w tym momencie musimy sobie jeszcze narysować koniec naszej brwi, tak? Więc jak sobie odsłoniemy troszeczkę uszko, to mamy na uchu takie załamanie. Troszeczkę. Więc ono będzie nam wyznaczało, pod jakim kątem ta brew ma nam biegnąć. Rozluźnić czoło. I mamy. I tak samo z drugiej strony. Paską, bo nie zawsze w tym rysunku jesteśmy w stanie zrobić sobie nitką. Poza tym tutaj będziemy musiały troszkę sobie nadbudować henną brewkę, tak? No bo tutaj wykorzystamy w całości cały włos. Tutaj delikatnie sobie podregulujemy dołem, żeby cały rysunek był równy. Dobrze, no ja sobie podkręcę całą brudne z nitki. Jakieś pytania? Trochę czarno moje, ale nie? Zaraz będziecie ćwiczyć wszystko. Będzie już łatwiej. Prawda, Milena? Rysunek mam, myślę, że opanowany. Tutaj już sobie ubieramy rękawiczki. Podreguluję od razu ten brew włosa, w tym miejscu, gdzie wiem, że będzie mi on zbędny, a będzie mi troszeczkę przeszkadzał przy nakładaniu paski. Wiele, ale już inaczej będzie Wam, jak będziecie mieć taką sytuację, to inaczej też jak sobie podregulujecie, to pasta będzie Wam się fajnie nakładała, bo jak mamy nałożoną pastę na włosa, to czasami wydaje nam się, mimo że nałożymy równo, a jest włos, troszeczkę nam zniekształca tą brew i wydaje się, że coś jest tam krzywo.
Więc bierzemy pastę. Pastę będziemy nakładać papieczkiem welurowym. No, on jest taki fajny, po prostu troszkę twardy, więc fajnie da linię. Nakładamy sobie troszkę pasty na rękawiczkę. I obrysowujemy teraz nasz rysunek. Ja Panią poproszę troszeczkę teraz w tą stronę wam, żeby sobie tu oprzeć. I nóżki, no i położyć. Bo jestem bliska. Możecie sobie podejść, jakbyście chciały. I obrysowujemy sobie. Za chwileczkę poprawimy sobie na siedząco. Polecam wam zrobić sobie od środka. Zamalować. Tutaj. Zobaczmy troszkę w drugą stronę. Po prostu tak. Będziemy sobie teraz obrysowywać już dokładnie. Czyli przody. Zaczynamy zawsze od góry. Jak sobie obrysowujecie, to zawsze zaczynajcie sobie pastą obrysowywać od góry. Dobra? Dół zawsze zostawiajcie sobie na końcu. Chwileczkę, bo sobie nie mam rady. Jestem trochę za wysoko, wiesz? W takim razie. A my za chwilę usiądziemy, bo będę za chwilę poprawiać. To tylko chwila, wiesz? Aha. Inaczej jak ta drewna się układa, niż jakbyśmy to miały robić w pozycji leżącej. Więc spokojnie cały zabieg można wykonać w pozycji siedzącej, tak? Nie trzeba tutaj specjalnie łóżka, jakiejś leżanki, żeby zabieg wykonać. I co? Układamy sobie buźkę znowu. No i korygujemy teraz kształt brwi. No bo w rysunku miałyśmy w miarę matematycznie wszystko różnie, ale jak widzimy, ta nasza brewka, zwłaszcza pani prawa, jest troszeczkę do nadbudowy górą. Fajnie byłoby wykorzystać też ten włos, więc trochę nie na rękę by nam było, jakbyśmy dosyć mocno wyregulowały pani tutaj brewkę, tak? No bo szkoda byłoby nam tego włosa. Więc musimy sobie te brewki trochę tak wypośrodkować. Troszkę wziąć z tej, trochę wziąć z tej. Więc obniżymy sobie jeszcze tutaj trochę zaokrąglimy panią trochę tutaj linię, żeby nie wyglądała pani groźnie. I jak zwróciłyście uwagę, pani pracuje tą brewką, nie? Podnosi ją cały czas do góry, więc spokojnie możemy sobie tą linię obniżyć, bo nie będzie się już rzucało w oczy.
pracujecie z pastą, to też musicie sobie uważać, żeby nie wjechać sobie na brew, czyli tam, gdzie chcecie pastę nałożyć, bo jak wiecie troszeczkę, mimo że ją sobie tam ściągniemy, to ona tam już wschodzi trochę w skórę i w tym miejscu może Wam henna słabiej złapać. Więc staramy się obrysowywać starannie to wszystko. Znowu Panią poproszę położyć się dobrze. Przeszkadza. Z tej strony nie widać, żeby nie widać. Już na chwilę. I już mam sobie wstajemy. Kufka prosto sobie włożyć. Okej. Okay. Jeszcze sobie troszkę poprawimy dół. Myślę, że w porządku. Wyszukowałyśmy sobie troszeczkę te brwi, więc nie będziemy ich jakoś mocno regulować od dołu, ale też od góry nie będziemy trzeba dużo nadbudowywać henną, tak? Widzicie to? W porządku? Tak? Dobra. Na tym etapie będziemy sobie dobierały kolor henny, tak? Zwrócimy sobie uwagę na odcień karnacji, na kolor włosu, oczu i brwi. Pani ciemna oprawa oka, ciemny włos, więc na pewno będą to odcienie brązów, tak? Jak sobie zobaczymy tutaj na paletkę, mamy brązy, więc jak czasami nie jesteście pewne, jak sobie dobrać, to możecie sobie wziąć paletkę. Mniej więcej ta paletka, która tutaj jest, te odcienie są takie same faktycznie, jak tutaj, jakie są przedstawione, tak? Więc można sobie podejść, podejdźcie sobie, zobaczymy, jaki odcień do Pani byłby odpowiedni. Ciocie. No. Jak Wam się wydaje? Mamy tak, naturalny brąz, jest kawa, Rich Tape jest takim najciemniejszym odcieniem. Tutaj mamy jeszcze czekoladę i Frosty Rubin, czyli taki brązik. Jak zobaczycie, każdy z tych odcieni jest albo ciepły, albo zimne, tak? Czy to pewnie można mieszać kolorami? Tak, pewnie, jak najbardziej można sobie mieszać. Dowolność, jak mamy tylko ochotę, możemy zrobić też tak, jak akurat w Pani wypadku tak nie będzie, bo mamy dosyć spory ubytek, ale jak mamy fajne brwi, tylko musimy je bardziej
uporządkować, tak? Nadać im kształt takiego charakteru. Na przykład możemy sobie zrobić początki jaśniejsze, dół na przykład ciemniejszy, góra jaśniejsza, jak mamy ochotę. Możemy też pomieszać wszystkie barwniki ze sobą. Dobra, my to sobie przyglądamy. Ja myślę, że u Pani, bo to, że Pani miała miesiąc temu, więc jeszcze na włosie nam się troszeczkę utrzymuje, więc też, żeby był efekt, żeby było widać, bo chciałabym Wam pokazać, to zrobimy sobie tą czekoladę. One będą dzisiaj takie ciemniejsze, dobrze? Więc się nie przerażać, ale za dwa dni będzie już się to tonowało, dobrze? Bo chciałabym im pokazać ten rysunek. Ciemniejsze od kawy? Tak, troszeczkę ciemniejsze, minimalnie. Minimalnie, bo Pani ma w tym momencie włos zafarbowany, więc jakbyśmy nałożyły kawę, to one nie zobaczą zbytnio tego efektu, dobra? No więc zrobimy sobie, troszeczkę będą dzisiaj przerysowane, ale też Pani będzie się dłużej to utrzymywało. Więc akurat u Pani nie ma potrzeby mieszania, bo akurat te kolory, które mamy, no to będą idealne. Dobra. To bierzemy sobie szkiełko. Bo kawę miała Pani wcześniej, tak? Tak. Gdybyśmy zrobiły kawę, to zbytnio nie będzie różnicy. Chciałabym im pokazać też, jak to wygląda. Jest. Tak, zgadza się. Więc bierzemy sobie troszeczkę. Niedużo, bo henne tą nakładamy warstwowo. Pierwsza warstwa jest bardzo taką rzadką warstwą i tworzy nam taki cień na skórze. Henne mieszamy z wodą mineralną. Oczywiście nie jest taka woda mineralna do picia. Ona jest taka specjalna, jest dosyć mocno czysta. Dwie kropelki. Bierzemy pędzelek i rozrabiamy. Ja tu znajdę do światła. Zobaczymy, jaka konsystencja. Jak rozrobimy sobie hennę, to możemy ją zostawić chwileczkę do stania, żeby nie bezpośrednio po rozrobieniu nakładać. Więc jak sobie zrobicie, to można jeszcze coś tam poprawić, jak widzicie, przyglądać się, czy wszystko jest w porządku i zobaczcie. Taka rzadka jest konsystencja tego produktu. Okay. Poczekamy sobie chwilkę. I tak, hennę pudrową nakładamy warstwowo, więc to będzie inaczej trochę niż przy takiej hennie tradycyjnej. Nakładamy od 1 do 3 warstw henny. Zanim nałożymy kolejną warstwę, musimy poczekać, żeby ta pierwsza warstwa nam wyschła, tak? Też w zależności od tego, jakie klientka ma swoje upodobania, jak lubi się, ale przeważnie jest tak, że przody zostawiamy, czyli nie nakładamy pierwszej warstwy na przody, tak? Więc je będziemy zostawiały, a resztę sobie nałożymy. W tych miejscach, gdzie mamy ubytki, czyli nie ma włosa, możemy troszeczkę mocniej nałożyć hennę, tak? Bo tam no, tak będzie jaśniej niż w tych miejscach, gdzie jest włos. No i pomalutku nakładamy. Jak nakładamy, to też staramy się zachować tą linię i nakładamy te ramy, które sobie obrysowałyśmy pastą, żeby nie wyjeżdżać poza nim. Pasta jest po to, żeby zabezpieczyć też miejsce dookoła, czyli jak nam się gdzieś tam najedzie w henną, żeby to miejsce nam się nie zabarwiło. Ale jak sobie mniej nałożymy tej pasty w jakimś tam miejscu, a najedziemy sobie tą henną, to czasem może nam się zabarwić i zrobi nam się taki kleks. Więc raczej staramy się nie wyjeżdżać po te, za te ramy, które sobie narysowałyśmy.
wszystko jest jasne. I w ten sam sposób zostawiamy sobie przody. Teraz musimy poczekać, żeby nam wyschło. Wtedy będziemy mogły sobie nałożyć kolejną warstwę. W tym czasie możemy sobie dołożyć i rozrobić ponownie henne. Ta kolejna warstwa będzie troszeczkę gęściejsza. Więc jak Wam trochę zostanie, bo troszkę mi zostało, to w tym samym pojemniczku nakładamy sobie, rozrabiamy kolejną warstwę, a ona będzie miała tą chwilę, żeby obstać. Więc znowu sobie sypiemy troszeczkę produktu. Razem trochę więcej. I znowu sobie mieszam. Całość henny od nałożenia pierwszej warstwy do ostatniej, więc w niektórym wypadku, czyli tej trzeciej, nie może być dłuższa niż, nie powinna być dłuższa niż 25 minut. Czyli nie trzymamy dłużej. Ważne jest, żeby ta pierwsza warstwa, którą teraz nałożyłyśmy, jak widzicie, żeby była takim cieniem. Tak, ona nie jest gęsta, nie? Jest tylko delikatnie skóra nałożona, są gdzieś tam prześwity. Też szybciej będzie schła, bo jak sobie gęściej nałożymy, też będzie nam dłużej schła. Jeszcze troszkę dołożę. Spojrzymy teraz na konsystencję naszej henny, to widzicie, jest trochę gęściejsza. Nie? Chcecie zobaczyć? Nie, jest gęściejsza. Tamta była taka żarciusieńka, prześwitująca wręcz, nie? Jak ona nam odstanie tą minutkę, dwie, to ona nam jeszcze troszeczkę zgęstnieje. Jeszcze chwilę. W tym czasie powiem Wam troszeczkę jeszcze o kolorach. Jak sobie spojrzycie, mamy linię, jak już wcześniej wspomniałam, blondów i linię brązów. W linii blondów mamy koncentrat amber, a w linii brązów mamy koncentrat grafitowy. Koncentrat amber będzie nam służył do tego, żeby wypukać nam odcień takiej zieleni, troszeczkę takiej oliwki czy pomarańczy, bo jak sobie spojrzymy na odcienie blondów, niektóre kolory mogą nam nadawać taki prześwit na skórze. Tak? Więc jak będziemy miały ten, widzimy, że na przykład osoba ma jasną karnację i może być taka tendencja, że ta skóra nam delikatnie będzie taki kolor się odbarwiać, dodajemy sobie troszeczkę koncentratu amber, żeby wypukać ten kolor, tak? Można od razu sobie dodać do henny i rozrobić od razu z tym. Albo jak zauważycie, że tak Wam henna dała taki kolor, nie wygląda to fajnie, więc jeszcze raz można sobie troszeczkę dodać do henny, którą rozrabiałyśmy, koncentratu i na chwilę jeszcze całość nałożyć. Tak, ale jak już będziecie robić, no to polecam Wam od razu sobie ten koncentrat dołożyć. On będzie, taki odcień będzie Wam przeważnie wychodził w tych odcieniach blondu, tak? Bo brązy są dosyć ciemne. Natomiast jeśli chodzi o koncentrat grafitowy, on będzie nam służył do wzmocnienia koloru. I na przykład jak mamy kolor ten Rich Take, tą trójeczkę z brązów, on jest z najciemniejszych z kolorów. Więc jak pomieszamy sobie ten Rich, on jest brązem, ale jak pomieszamy sobie z grafitem, czyli z tym koncentratem, no to uzyskamy taki czarny, mocny kolor. Czyli dla takich brunetek z ciemną oprawą oka, więc będzie idealnie, tak? Dla osób, które chcą mieć dosyć
wyraziste brewki. Jeszcze chwilę. Wszystkie kolory można ze sobą łączyć. Tutaj już jest zupełna dowolność. Jak macie tylko ochotę, to możecie sobie ze sobą łączyć. O, jak zobaczycie sobie na blondy w jedynce, w którym one są dosyć jasne, więc nie zaleca się tych blondów nakładać sama. Tak? Czyli zawsze sobie pomieszamy na przykład jedynkę z trójką, czy na przykład dwójkę z trójką, czy tam z czwórką, czy z piątką, to już jak macie ochotę. Oczywiście blondy możemy też łączyć z brązami, tak? I odwrotnie, i brązy z blondami, jak chcemy troszeczkę rozjaśnić kolor, tak? Poza tym praca już z samą henną, to tak jak wcześniej mówiłam, to już jest dowolność, tak? Macie ochotę. Ja czasami na przykład nakładam panią górę jaśniejszą, tak? A dół ciemniejszą, tak? Czy można troszeczkę zrobić taki cień, że przody mogą być jaśniejsze, a końcówki ciemniejsze. No to już tam wedle upodobań tego, co chcecie stworzyć na tych brwiach. No, albo klientka na to ma ochotę, no. Jakieś pytania odnośnie tutaj tej henny, mieszania? Jaki kolor proponowałabyś właśnie osobom rudym? Rudym, tak? Tak jak u ciebie? Nie, troszeczkę jaśniejszy, naturalne rudy. To też, no rudy rudemu nierówne, tak samo brązy. Jasne. No. No to najlepiej zobaczyć taką osobę, no bo to ciężko, odcieni jest mnóstwo w tym momencie. Też w zależności musi patrzeć na całość, jaki jest odcień skóry, jaki jest kolor oka, czy dana osoba robi mocny makijaż, w jakich brwiach się też lubi, więc no tak na oko to, jak ciężko nie widzisz osoby, to ciężko powiedzieć, tak? No mogę ci powiedzieć tak, a jak w rzeczywistości ktoś by tam przyszedł w takim odcieniu, którego miałaś na myśli, może być zupełnie inaczej, więc to tak ciężko stwierdzić, nie widząc danej osoby, tak? Ale na pewno można pomieszać sobie, na przykład oczwórka jest też fajnym kolorem z blondów i często też panie zdecydują się na ten kolor. No i mieszanie, tak? Mieszanie kolorów no to faktycznie daje nam zupełnie inne odcienie. Poza tym pamiętajcie o tym, że dany kolor wyjdzie Wam zupełnie inaczej u innej osoby. Nigdy ten kolor nie wyjdzie Wam tak samo. Tak? Mimo tego, że patrzymy sobie na paletkę i spodziewamy się takiego odcienia, faktycznie on taki będzie. Troszkę zbliżony, tak? Do tego, co mamy tutaj. Ok. Możemy sobie nakładać kolejną warstwę. I teraz już nakładamy troszeczkę gęściej i od początku, tak? Czyli już na całość. Miejsca, gdzie nie macie włosa, to polecam Wam, widzicie, troszeczkę mocniej nałożyć, bo tam zawsze będzie jaśniej i szybciej też nam się wypuka henna.
chciała jakąś wodę? Przynieść pani wodę? Proszę. Znowu czekamy do wyschnięcia. Jak będzie podczas wyschnięcia, jak będziecie widziały, że gdzieś tam jest ubytek, no to można sobie dołożyć jeszcze trochę henny w tym miejscu, tak? Że widzimy gdzieś jest jaśniej, no to można gorąco, nie? Wodę pijemy czy odłożyć? To ja odłożę, to weźmy, nam się nie wylało. Dobra, jak ten to podamy. I teraz tak, żeby już nie tracić czasu, jak henna nam schnie, możemy sobie zmyć pastę. Nie polecam zmywania pasty razem z henną, bo pasta najdzie Wam na hennę. Tak? Czyli ten kolor nie będzie do końca taki fajny, bo będziemy miały tą troszeczkę, pasta nam pokryje troszeczkę włosa, więc będzie tak jakby moko przyprószyły te nasze brwi, a takiego jako byśmy nie chciały. Więc do zmywania pasty będziemy używały zwykłego wercika nasączonego wodą, bo hennę pudrową nie będziemy zmywały wodą, tylko będziemy ją zmywały cleanerem. Tak? Nie zmywamy wodą. Tylko cleanerem. Więc w międzyczasie, jak nam henna tutaj schnie, my możemy sobie domyć pastę. Widziałam, troszkę tak zostaje jeszcze w skórze, więc nie jest nam tak łatwo domyć, więc nie fajnie by było, jakby naszła nam na brewki. Nie? Bo jak ten rysunek nie do końca jesteśmy go pewne, czy coś równo, coś pasuje, to pasta nam daje dosyć fajny taki kontur i kontrast dla tych brwi. Więc jak sobie nałożymy, to wtedy tak naprawdę widzimy, czy coś jest równo, czy krzywo pokryłyśmy, gdzie coś dołożyć, gdzie coś domyć. Więc fajna sprawa. W tym czasie nam dosycha. Raczej ubytku nie ma, więc nie będzie potrzeby nakładania trzeciej warstwy, więc dwie warstwy spokojnie wystarczą. Poza tym troszeczkę
ciemniejszą nałożyłyśmy pani henny, z tego względu, że włos u pani był jeszcze zafarbowany poprzednim, wcześniejszym zabiegiem. Więc jak gdybyśmy nałożyły tak, jak wcześniej pani miała kawę, no to ten efekt byłby taki mało widoczny. Pani też by zbytnio różnicy nie zauważyła. Poza tym przyzwyczaiła się pani do swoich nowych drugich, tak? I fajnie, lepiej z nimi, tak? No, przeważnie jest też tak, jak nałożymy sobie hennę, to ten pierwsze takie spostrzeżenie naszej klientki... Szok. To właśnie, to jest szok. Więc trzeba uprzedzić tą naszą klientkę, że tak może być. Przez dzień, dwa ta henna jest taka bardziej wyrazista i później z każdym dniem będzie się pomalutku wypukiwała, a jak już jesteśmy przyzwyczajone nawet do tych pierwszych dni, jak ona się zaczyna wypukiwać, to nam trochę żal, że już się wypukuje, bo jednak mogłaby być troszeczkę ciemniejsza. No, tak to już z nami jest. Więc tak, te pierwsze dni mogą być takie ciemniejsze. Jeśli chodzi o pielęgnację pozabiegową, to bardzo ważne jest, żeby przez te pierwsze 24 godziny nie moczyć henny. Więc jak już wiemy, nie zmywamy jej wodą, tylko będziemy zmywały ją cleanerem, czyli to jest ten produkt, którym też na początku przemywałyśmy sobie brewki. Więc też trzeba informację klientce udzielić, jak ma pielęgnować te brewki po zabiegu. Czyli przede wszystkim nie moczymy przez 24 godziny. Więc nie możemy iść na basen, na jakąś saunę, solarium, takie rzeczy odpadają. Poza tym jakieś takie kąpiele, takie ciepłe, gdzie jest dosyć sporo pary, bo to też raczej nie są zalecane. Oczywiście to się nic nie stanie, no jedynym efektem będzie to, że szybciej pozbędziemy się tego koloru z brwi, z włosa, ze skóry, tak? Jeśli chodzi o pielęgnację, no to możemy normalnie, tak jak na co dzień, malować się, używać produktów, kosmetyków. Tylko tak, im częściej będziemy zmywać tą naszą skórę, ten nasz włos, to no, tego efektu pozbędziemy się szybciej. Jeśli chcemy efekt zatrzymać na dłużej, to bardzo fajnym produktem jest olejek. To jest kompozycja olejków. Specjalna taka kompozycja. Tutaj firma sobie wybrała kilka fajnych olejków, które wzmacniają nasz włos, odżywiają, ale też utrwalają nasz kolor. Tą oliwkę będziemy nakładały po zabiegu. Tą oliwkę też może sobie nasz klient zakupić do domu i na co dzień jej używać. Utrzyma to efekt dłuższy zabiegu, ale też będzie odżywką taką dla naszych brwi. Jeśli mamy ochotę, może być też taka inna, jakaś tam oliwka. Będziemy ją nakładały na przykład przed demakijażem. Tak, jak sobie nałożymy jakiś olejek, zaczniemy zmywać makijaż, no to też ta henna będzie trwalsza na naszych brwiach. Więc jakichś tam strasznych zaleceń pozabiegowych no nie ma. No po prostu musimy bardziej być uważnymi na te nasze brwi, nie domywać ich tak mocno, nie pocierać, no chyba że nam się nie podobają, no to wtedy tak woda jest, no, zniszczy, że tak powiem, jak będziemy często domywać. Jak długo tą drugą warstwę trzymamy? Do wyschnięcia też. Każda warstwa będzie do wyschnięcia. Tylko żeby całość między pierwszą warstwą a drugą nie przekraczała tych 25 minut. Ale to spokojnie tego wam starczy. Poza tym ta pierwsza warstwa jest taką delikatną warstwą, więc pamiętajcie o tym, żeby ona faktycznie była taka rzadka, jak będziecie rozrabiały sobie. No bo szybciej wam wyschnie, im gęściej nałożycie, no bo tym dłużej trzeba czekać. Tak, więc bo tam tej pierwszej warstwy nie zalecam, żebyście robiły sobie gęstą. Tylko rzadka, tylko troszeczkę, żeby nadać taki cień tym naszym brwiom, a faktyczny taki efekt nadaje druga warstwa. Ona jest gęściejsza, pokrywa już całość tych brwi. I trzecia warstwa, ona jest taką warstwą dodatkową, jak widzicie gdzieś ubytki, widzicie, że gdzieś jest prześwita, niedobrze kolor nam złapał, no to możemy sobie dołożyć wtedy. Jakieś pytania jeszcze? Pytajcie! Grupa niepytająca.
Wszystko wiedzą. Dobra, ja sobie jeszcze domyję troszkę pastę, bo za chwilę będziemy zmywały. Czy pani jeszcze mamy? Jeszcze sobie troszkę tutaj domyję. Jak zmywacie, to też uważajcie, żeby sobie nie wyjechać na pracę. Można patyczkę? Wiesz co, no patyczek nie domyję wam, bo patyczek jest, no musimy koło tego delikatnie troszeczkę nacisnąć. Więc trochę nie polecam patyczkę, bo czasami dziewczyny próbowały, to gdzieś tam przycisnęły i zaczęło im kapać. I zaczęło się to wszystko rozmazywać. Więc wacik dobrze odsączony i delikatnie. Nie musi być tak, że wszystko musicie zmyć z tej pasty. Widzicie, ona tutaj troszeczkę jest. Ale żeby sobie domyć ten kontur, bo jakbyśmy zostawiły tą pastę, tak jak ona była i nagle zaczęły zmywać, no to najdzie wam ta pasta na ten włos. Wiadomo, że później się wypuka, no ale ten efekt, to pierwsze takie spojrzenie na te brwi, no nie wygląda fajnie, tak? No i myślę, że możemy zmywać już tą pierwszą brew. Więc tak, bierzemy sobie znowu wacik, troszeczkę cleanera i tym cleanerem zmywamy brew. Wystarczy sobie przyłożyć, chwileczkę przytrzymać i pomóc. Druga też w ten sam sposób, czyli przekładamy sobie chwileczkę. Mamy zaschnięte, żeby nam troszkę odmoczyło i pomalutku przemywamy. No nie wydaje mi się, żeby było za ciemne. Zwłaszcza, że pani wcześniej już miała, nie? Więc troszkę tylko zmieniłyśmy kolor. Więc jakbyśmy zrobiły tą kawę, co pani miała niecały miesiąc, tak? Temu? Ponad już, no to fajnie się trzymało. No to nie byłoby zbytnio różnicy. Poza tym pani jeszcze nosi okularki, więc tak? Okularki jeszcze są. No. Sądziłam, że kawa jest ciemniejsza, tylko... To mi się można powiedzieć. To była kawa z mlekiem. No i widzicie, popatrzcie, jeszcze trochę pasty zostało, nie? Więc jakby ta pasta nam naszła na włos, to tak przypruszy nam ten kolor. Tutaj akurat gdzie ubytek jest, to ładnie nam też pokryło. Zdobywamy sobie tylko jeszcze tą pastę. Dobra, i znowu panią poproszę sobie główkę oprzeć, tylko delikatnie podregulujemy brewki.
Wyciągnęłam główkę do brady, no to się już biło. I trochę w moją stronę. Używało się dziewczyny jakiejś brzytwy? Dobra. Jak sobie spojrzycie, możecie sobie podejść. Jak sobie spojrzycie, nie ma tak zbytnio co regulować. Włoski jak są, to są bardzo takie delikatne. Jest meszek, więc fajne usunąć sobie takie włoski brzytwą. Tak? Bo one nie są takie mocne, tak jak je patrzymy, no to wydaje nam się, że nie ma nic do regulacji. Ale jak się przyglądniemy bliżej, to jakieś tam pojedyncze włoski są. I żeby nadać fajniejszy troszkę kształt takiego pazura, to weźmiemy sobie brzytwę i brzytwą jeszcze delikatnie pościągamy ten maszek. Czyli w ten sposób. Widzicie? Ładnie nam schodzi. Z dołu, troszeczkę z góry. Gotowe, nie? Troszeczkę inaczej już brywki wyglądają. Jak macie jakieś pojedyncze włoski, jak nam tutaj na przykład coś widzicie, odstaje, nie układa się, nie wygląda estetycznie, to jeszcze można sobie wziąć nożyczki i nożyczkami podecinać. Tu akurat jest taki jeden. Dobra, no i znowu Pani poprosiła wstać. Sobie. No, zobaczmy jak to wygląda. No, jak myślicie? W porządku, nie? Kolor myślę, że fajny. No. Nie. I co? Teraz będziemy nakładać sobie olejek. To już jest ostatni etap zabiegu. Olejek można nałożyć normalnie poruszką, jak macie jeszcze ubraną rękawiczkę. Albo można sobie wziąć patyczek i kropelkę nałożyć. I przesujemy, nakładamy na nasz brew. I druga tak samo. W całość. W porządku? Nie są za ciemne. Jeszcze tylko domyjemy Pani skredki, okulary i gotowe.